Żeby być dobrym fighterem, trzeba mieć serce do walki, wolę walki. Żeby się nie poddawali, cały czas do przodu, mimo przeszkód, bólu, cały czas walczymy, nie poddajemy się. Teraz z drugiej strony w to ja ci życzę. Poszło! Dawaj, dawaj, dawaj! Nauka sportu walki sprawia mi wielką radość. Tak, po prostu to jest moja pasja, tak? Lubię uczyć, lubię widzieć efekty tej nauki. Krav Maga jest prostym izraelskim systemem walki, bardzo łatwym do nauki, opartym na odruchach naturalnych. Krav Maga daje ludziom umiejętność samoobrony, a jeżeli chodzi o sporty walki MMA K1, dają wszystkim uczestnikom pewność siebie, tak, samokontrolę, zdecydowanie, tak, to pomaga w życiu. Uważam, że współpraca jest bardzo ważna. Będzie to obopólna korzyść dla wszystkich, mówię, armii biorących w tym udział i sygnał dla wszystkich wrogów, że po prostu działamy, jesteśmy razem, together, zjednoczeni, tak, zawsze gotowi. Liczę, że Amerykanie przywiozą tutaj kilku fighterów, którzy dają nam możliwość rozwoju, sprawdzenia się. My chcemy się uczyć, ale też możemy pewnych rzeczy nauczyć i liczymy, że to się uda. My, jako mówię, żołnierze Wojska Polskiego, mówię, zawsze będziemy bronić pokoju naszych granic, tak? A czy czujemy się bezpiecznie? Czasy są niebezpieczne i tyle.